Witam Cię, Agnieszko, i bardzo dziękuję za to, że poprawiłaś to, bo byłem przerażony. Mówię, skąd się ta osoba wzięła? Bo przecież parę dni temu rozmawiałem na ten temat. Dobrze, więc jaszczurka. Jaszczurka to jest taka postać, która, wiesz, jak się urwie ogon, to jaszczurce odrasta. No i dlatego skorpiony na przykład bardzo szybko się regenerują. Tak by to można było powiedzieć. Ale to my patrzymy, rozmawiamy o fizyczności, ale o psychice też bierz pod uwagę. Musisz brać pod uwagę. Więc to jest jedna rzecz. Jaszczurki, no są zwinki, tak? No, ona tak się nazywa, zwinka, ale nie tylko, wiesz. No taka jest, no powiedzmy, że, no, przepraszam za słowo, ale obślizgła. Taka jest, no niektórzy ludzie się boją tego. Ja sam nie wiem, czy bym chciał obcować z tym zwierzątkiem. Nie jestem fanem ani płazów, ani gadów. Dobrze, w poprzednim filmie powiedziałem, że dinozaury istnieją. Tak, bo potomkami dinozaurów okazuje się, że są ptaki. Czy ptaki lubię? No jak patrzę na kondora, no przepiękny ptak, nie ma gadania, ale jednak wolę tego naszego polskiego orła bielika, który jest, no nie jest orłem, tylko jest, no rybki woli. No i dobrze, go widziałem autentycznie w odległości, no może troszeczkę dalej jak ta kamera, czyli w odległości 1,5 metra. Usiadł koło mnie na pniu nad morzem. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak byłem szczęśliwy. Miałem wtedy chyba z 17 albo 18 lat. Wtedy zobaczyłem jego pazury, jego łapy, tak? No to łapy są. Właśnie łapy czy nogi? Szpony. I wielkość skrzydeł. Coś niesamowitego. Że on usiadł w ogóle, to byłem tak zaskoczony, jak. Ale jednak, tak było. To było pod Kołobrzegiem, dokładnie tam, gdzie mieszkałem. I po prostu, no, zdziwienie ogromne. Także tutaj, tak. I teraz mamy tutaj pająka. Pająk ten, pająk ten, piękne słowo. Pająk owija swoją nicią i z ofiary wysysa krew. Najprostsze. Teraz sobie odpowiedz. Można by było powiedzieć, że to jest pijawka, ale lepiej brzmi pająk, bo do skorpiona bardziej pająk pasuje. Teraz mamy orła. To jest ta osoba, która się wznosi, wiesz, orzeł dla nas, dla tutaj, tej strefy, no bo mamy z jednej strony orła dwugłowego, z drugiej strony mamy jednogłowy orzeł, tylko czarny, a my mamy w środku białego orła. I, no i dobrze, że już w koronie. Tylko że ta korona też powinna być troszeczkę bardziej poważna i nie powinno być żadnej obwoluty wokół herbu, ani złotej, ani z kolei żółtej. W ogóle żółte powinno być zlikwidowane. Heraldycy wiedzą, o co chodzi. Orzeł powinien być na, no nie zupełnie czerwonym. To powinien być amarant, jednak amarant. I ja uważam, że ten amarant powinien być. Ja wiem, że historycy powiedzą, a proszę pana, bo to pralnia wtedy i to nie ten kolor, a wtedy wszedł amarant. Dobrze. To niech sobie wezmą, jaki kolor nosiła polska szlachta portki. Jaki kolor?
i nie będziemy wtedy dyskutować. I to może być też ten kolor, bo ten kolor zawsze w tym kraju bardzo istniał. Zresztą, co tu ukrywać? Najbardziej popularna pieśń to Czerwone Maki na Monte Cassino, tak? My tej czerwieni mamy mnóstwo w zależności od historii, od poznania, od działania. I teraz masz tego orła. No to właśnie to jest to. To jest to, kiedy właśnie ten skorpion zajmuje się takimi wielkimi rzeczami. To są ludzie, którzy ratują życie. To są ludzie, którzy gdzieś pędzą. Niosą, chronią nas. Ten orzeł występuje na czapkach u żołnierzy, bo nie mówię o tych, co noszą niebieskie mundurki, bo tutaj to jest po prostu, oni nawet nie wiedzą, co noszą. Zresztą ten orzeł też, współczesny orzeł, który został zakwalifikowany, po prostu nałożono mu tylko koronę. To nie jest nasz orzeł. To wbrew pozorom nie o tego orła szło. Ten orzeł by trzeba było historycznie go zmodyfikować. Całkowicie zmodyfikować i wprowadzić orła. Ja wiem, że są legionowe, są te, ale to są powstańcze orły. To są robione na szybko. To jest symbol państwa. To jest najważniejsza rzecz, jaka jest. Ją się nosi w sygnetach, ją się nosi tutaj w piersi, w sercu, co jest inna czapka. Ten orzeł, który jest dzisiaj, jest, funkcjonuje, ale on nie spełnia tych warunków. On musi być orłem, który jest orłem, który się wznosi ponad wszystko, ponad te dwa orły po bokach. Tamten wygląd, tamten orzeł, ten czarny orzeł, on już przybrał tą formę taką bardzo leistą, taką troszeczkę na dole, właśnie taką. I on taki jest, jakby był rzymskim orłem. My nie mamy, my mamy takiego orła troszeczkę, no przepraszam, że tak powiem, ale jakby, no troszeczkę ten twórca nie wiedział, co robi, po prostu z, dla mnie on nie jest jakimś takim orłem, tak jak amerykański orzeł, czy nawet ten rosyjski dwugłowy. To jest coś, co daje siłę. Tutaj łapy biorą pod uwagę to, co mają na przykład Austriacy. Proszę zobaczyć na monecie. Ja nie wiem, jak w tej chwili, ale na austriackich monetach był ten orzeł. Ja kiedy mieszkałem wtedy w Wiedniu i tam były te łańcuchy założone, te rosyjskie sierp i młot, i wtedy batalia trwała o to. Więc ta symbolika jest bardzo ważna. I to jest właśnie u człowieka, który jest tego typu. No i Feniks. No Feniks, no to jest coś niesamowitego. To są ludzie, którzy oddadzą życie kompletnie z popiołu. One dźwigają to wszystko, co jest największe. Wyprowadzają nas, wiesz, w tej chwili można by było powiedzieć, że Paderewski chociażby, człowiek, który pojechał do Stanów, grał na stadionie. Nie wiem, czy kiedykolwiek ktoś słyszał Paderewskiego, niech posłucha, jak grał. Na początku, jak się słuchało, to tak jakby nie potrafił grać, bo on uderzał w te klawisze, i katafonia to się wydobywała z tego fortepianu. Dopiero po jakichś 4-6 minutach dźwięki dochodziły te, które człowiek chciał uzyskać, które chciał usłyszeć. I wtedy dopiero słyszał właśnie ten Mazurek Dąbrowskiego czy Chopina utwory. Właśnie wtedy dopiero. Dopiero wtedy wyobraźnia stwarzała zupełnie inny obraz dźwięków. Bo w tej katafonii jest ta
siła, że ci, którzy grają, wiedzą o co chodzi, bo z jednego dźwięku nie wytworzymy. Musimy stworzyć zbiór dźwięków. I w tych dźwiękach dopiero słyszymy jakby ten podtekst. To, co mnie wujek opowiadał, który grał na fortepianie i na skrzypcach. Był w dywizjonie Sowa i właśnie w Anglii. Właśnie między innymi wtedy była także i przyszła królowa. W tym latała, była pilotem. Bo wtedy przecież królem był jej chyba brat, jeżeli się nie mylę, który abdykował. Wujek mówi, w tych salach było coś takiego, że jak się grał, wracał ten dźwięk. Jak się człowiek pomylił, to aż mówi, aż ciarki przychodziły, że i grał razem z kolegą i mówi, on na skrzypcach pociągnął frazę i ta fraza uderzyła w dźwięk fortepianu, się zderzyła w powietrzu. Wtedy wszyscy wstali. To jest ten moment Feniksa, kiedy zmusza cię ta osoba do tej gry, że ty już nie potrafisz inaczej się zachować. Tylko te działania obejmują cię to, co robiła Maria Curie Skłodowska. Doświadczenia na sobie, straszne doświadczenia, dzisiaj nie do pomyślenia w ogóle. To nawet dzisiaj właściwie, to jeżeli patrzymy na ten punkt, że naukowiec poświęca siebie dla idei, to tak. A nie zwierzęta, a nie ludzi, tylko sam na sobie eksperymentuje i wyprowadza to jako wiedzę. A nie dzisiaj robi się na szybko coś i wprowadza się, a potem ileś tysięcy ludzi odchodzi i nie bierze się za to żadnej konsekwencji. To nie jest Feniks. Feniks bierze całą odpowiedzialność na siebie. I dlatego też dzisiaj te działania, które są spowodowane tamtymi działaniami. Masz książę Pepi. Jakby nie było, przecież August, tak? Jakby nie było jego, no był królem, a on księciem. Czy się zgadzał? Nie zawsze się zgadzał. Właśnie się kłócił. Ale potrafił swoich kolegów, przyjaciół zmusić do jednego, do patriotyzmu. I zawsze był tym patriotą. W każdym momencie, nawet w tym momencie, kiedy w gruncie rzeczy nie było szans. Cieszę się z tego, że z Feniksami rzadko się spotykam, bo współczesne Feniksy czy są. Ciężko mi jest na to odpowiedzieć w założeniu. Z innych znaków tak. W innych znakach, jeżeli bym szukał odpowiednika Feniksa, tak. Ale w Skorpionie dzisiaj. Teraz Ale jest pora też kwadransy druga, dnia 16 października. gaduła się, podłączyła. Jest taka sytuacja, że w tej chwili, jeżeli patrzymy na to, że możemy uratować kogoś życie, czy uratować tę sytuację i ona zagraża mojemu życiu, to jest to poświęcenie Feniksa. To wiesz, to jest trudne do wytłumaczenia, bo można by było powiedzieć, że wielcy ekonomiści czy ktokolwiek, nie, to jest bzdura.
To nie są te działania. Działania to są te, które całą ludzkość zbawiają. Oczywiście te patriotyczne też, bo on, no jakby nie było, jesteśmy 40-milionowym krajem, nawet jeżeli się zmniejszyliśmy, to tylko na wyraźną, no, zawsze nas było mało, zawsze mieliśmy, ale to nie chodzi o to, bo im mniej nas będzie, tym będziemy bardziej wartościowi, bardziej groźni, bo wówczas zostaną tylko Feniksy. To muszą sobie uzmysłowić te osoby, które uważają, że jak będzie nas mniej, to zrobią z nas na przykład coś tam. Nie. Ze względu na to, że tak, po pierwsze my jesteśmy bykiem z punktu widzenia Słońca i tego chrztu, który nam zrobiono. Chyba, że przerobimy ten chrzest i odnowimy jakby. Co robiono te odnowienia? Tutaj mówię o kardynale Wyszyńskim czy Janie Pawle, ale to nie chodzi o to, to trzeba zrobić narodowo, to nie jest instytucja jedna, to trzeba robić społecznie. Gdybyśmy zmienili godło na przykład chociażby państwa, znaczy unowocześnili, ale wprowadzili pewne zasady, że zmieniamy we wszystkich stempelkach, we wszystkich tych, co można by zrobić przy okazji, na przykład chociażby, no i przede wszystkim no, wprowadzić na przykład to, co ja bym tutaj wprowadził, podwójny hymn, bo Marsz Dąbrowskiego jest przepiękny, ale także mamy jeszcze jeden, no chociażby Bogorodice, czy Boże Coś Polska, ponieważ go też używamy i powinniśmy mieć ten, w zależności od sytuacji, no bo trudno śpiewać Boże Coś Polska na stadionie, w piłki nożnej, ale ten hymn Marsz Dąbrowskiego jest takim przepięknym. Zresztą kraj bratni do nas, także spod znaku byka, czyli Meksyk, ma bardzo podobne. W gruncie rzeczy można się nawet pomylić, czy nie grają nasz, jak się tak słucha, jak no, jest się, przypuśćmy, po dwóch piwkach i idzie się na stadion. No to dlaczego nie? No ale oni mają też przepiękny herb. I też taki sam jak my. I to właśnie to jest z tym Feniksem, by trzeba było no mocno się zastanowić, jak to jest. Przekazać. Naprawdę jest trudno przetłumaczyć to. Tak na tutaj na filmie na zobrazować, bo najważniejsze jest to, żeby pokazać czy wytłumaczyć, że to jest coś więcej od honoru. Coś więcej, chociaż honoru już w ogóle nie ma, nawet w encyklopedii, bo go zlikwidowano, to co ja wiem, tej PWN. Sprawdźcie, czy macie tam ten honor, co to wytłumaczenie, czy w ogóle, na czym polega, no ale cóż. Dzisiaj honorem jest pieniądz, czyli tak zwane. No nazwijmy to, że honor zamieniliśmy na lichwę i lichwa jest honorem. No nic. Właściwie chyba już wszystko wiesz. No i jeżeli tym dwuznacznikiem tych moich dwóch słów na samym końcu kończę, dlatego że Feniks jest czymś ponad tym wszystkim. Jeszcze. Nad tymi siłami. Do zobaczenia.